serdecznie. Kolejny wypad w teren z Xterco Pro. Godzina 3:57. Czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na miejsce, za tym pastwiskiem dla koników będę sobie chodził po takim polu w ogrodzeniu. Jestem na takim ranczu, przystanek Marcze, gdzie będziemy organizować kresowy zlot poszukiwaczy, na który wszystkich zapraszam serdecznie. Info jest na mojej stronie, jak i na stronie sklepu też w zakładce imprezy. No, takie fajne koniki można będzie sobie pogłaskać i pojeździć bryczkami, i nie tylko, wiele innych atrakcji, kajaki i inne ciekawe rzeczy, nie tylko wykrywacze, bo to zlot nie tylko dla poszukiwaczy, ale też ich rodzin, żeby wszyscy dobrze się bawili przez kilka dni. No, żegnam się z konikami, a ja idę sobie tymczasem na wykopki, na pole docelowe. Dotarłem już na docelowe pole, wystroimy wykrywacz na początku. Balans do gruntu automatyczny. Głośność 25, głośność poziomu żelaza jest 25. Sygnał wiodący 5. Ilość tonów dźwiękowych 5. Dyskryminacja, jak widzicie, jest na 0. Prędkość przemiatania 3, częstotliwość 15 kHz, program pole 1, czułość wykrywacza jest ustawiona na 22, musiałem troszeczkę zejść, bo tutaj na tym polu troszeczkę się wzbudza, zwłaszcza że widzicie, że to pole jest całe opasane takim pastuchem, bo tutaj koniki po prostu sobie biegają teraz. A więc ruszam na poszukiwania i do pierwszego dołka. I mam kolejny obiekt namierzony. Zasięg wchodzi tak z około 20 cm. Gdzieś tutaj. O, dzisiaj jedną ręką to ja nie pokopię. Trzeba będzie wykrywacz odkładać za każdym razem. Ta ziemia jest trochę zbita. Już wyszło. Czyli podczas pierwszego kopnięcia wyszedł ten obiekt. O, jest. Znów kawałek kuseczki od Mauserka. A tymczasem z głębokości 15 cm wyszła taka kuleczka szrapnelowa.
Wymierzyłem kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak z 25 cm. Na skali około 70. Jeszcze jest w ziemi. Jeszcze głębiej. Gdzieś na tej ściance. Już wyszło. Chyba coś widzę. Chyba jest monetka tutaj. Tak mi się wydaje. O. Proszę bardzo. Jest moneta. I zobaczymy, co to może być. Nie kojarzę. Z tej strony kompletny wycieruch. Praktycznie. Tutaj coś się rysuje, jakiś taki okrąg. Mam kolejny sygnał namierzony. W zasięg wchodzi tak około z 20 cm nad ziemią. Na skali około 40. Już wyszło. Czy nie było za głęboko? Tak. Do 15 cm ziemi. Mam to w dłoni. O, jest monetka jakaś. Jest monetka i to chyba będzie druga. Chyba będzie druga RP. Może oko od razu. Poznałem, troszeczkę wytarta jest ta moneta i wygląda na 5 groszy z drugiej RP. O, proszę bardzo. Ciekawe, czy rocznik 23. O, tutaj przynajmniej wyraźnie widać na tej monecie. Ostatnio same takie wycieruchy się trafiają. Trafiłem na kolejny sygnał. Zasięg w powietrzu wchodzi tak z 20 cm. Już wyszło i chyba widzę. Tutaj wypadła kuleczka ze szrapnela z głębokości około 15 cm. Jest namierzony kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Na skali około 30. Wyszło gdzieś w głębokości 10 cm, bo jest w tej dużej grudzie wykopanej. O. Jest tutaj. I jest kolejna kuleczka ze szrapnela. Mam kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 30 cm nad ziemią, ponad 80 na skali, ale bije tak jak na jakąś puszkę, jakiś aluminium. Zaraz spróbujemy to wykopać.
gdzieś tutaj jest. Sporo dzisiaj aluminium już nakopałem, na pół torby wszelakich puszek i innych podobnych rzeczy aluminiowych. O, widzę guziczek i to chyba będzie ten groszek niemiecki, tak, uszko i uszko nawet jest, to dlatego biło na takie aluminium mocno, proszę bardzo, nawet ładny ten guziczek jest. Mam kolejny sygnał. Zasięg chodzi tak z 25 cm nad ziemią na skali ponad 50. Spróbujemy to wykopać. Chyba wyszło razem z pierwszym sztychem, czyli tak gdzieś z głębokości 15 cm. O, jest jakiś guzik zieloniutki. O ja, takie lubię. Jakąś liczbę widać na nim. Tyle, że zaczniemy od łóżka. Łóżko jest. I to będzie carski guzik. 25. Ale super. O, takie to ja lubię zbierać. Mam ładny sygnał. Zasięg wchodzi w powietrzu. Tak z 25 cm. Na skali około 70. Czyżby jakaś monetka? Już wyszło. Tutaj jest w tej grudce, nie za głęboko, tak z 5 cm. W tej ziemi. O, jest. Jest guzior. Guzior. O. Chyba carski. Tak mi się wydaje. Łóżko. Łóżko jest. Proszę bardzo. Jest łóżko. I zobaczymy, co to za caraczek, ale chyba będzie artyleria. Tak, proszę Państwa, jest artyleria. O, ten rok jakiś jest szczęśliwy. Artylerię przez ostatnie lata to niewiele znajdowałem, a w Horodle znalazłem w tym roku też z Xterką artylerię tam koło cmentarza. I tutaj jest kolejna. Proszę bardzo, ale bomba. Kolejny sygnał namierzony. Zasięg wchodzi tak z 10 cm nad powierzchnią. Bardzo delikatny sygnał. Może być coś malutkiego. Już wyszło. Jeszcze nie. O, patrzcie. Leży monetka. Leży moneta i zaraz się dowiemy,
Co to za monetka? Jeżeli będziemy mieć szczęście, oczywiście. Bardzo zaklejona. Coś starszego. Namierzyłem kolejny sygnał. Zasięg wchodzi tak z 20 cm. Ponad 80 na skali. Wyszło, jest tutaj. W tej dużej grudzie nie było za głęboko. Zaraz zobaczymy, gdzie to będzie. Tutaj. O. Jest tutaj, widać. Widać nawet chyba monetę. Tak. Jest monetka. Krecika tylko schowam. Zaczynało się tak nieśmiało na tej działeczce, ale jest fajnie. O, to chyba krajcar jakiś będzie. Mam kolejny sygnał. Zasięg w powietrzu wchodzi tak z 20 cm mniej więcej nad ziemią. Na skali około 50. Boże, szpon, ten wykrywacz. Odłożę wykrywacz. Dograć audio. I już wyszło. Z głębokości około 20 cm, może więcej troszeczkę. O, jest. Jest jakaś monetka. Jest jakaś zieloniutka monetka. Co to będzie? O, 5 groszy z drugiej RP znów. Takie ładne, zieloniutkie. A rocznik? 25? Chyba 25 rocznik. O, kolejna fajna moneta. Takie lubię. Bardzo. Dlatego mam takie logo z grosikiem. Dzisiejsze poszukiwania uważam za zakończone. Sporo fancików wyszło, a z takiej niedużej działeczki. Może to jest 40 arów, może mniej. A tymczasem zapraszam wszystkich na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci z łom z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego było. Ale nie tylko śmieci udało się wykopać. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, więc zaczynamy podsumowanie. Troszeczkę tych fantów i tym razem udało się wykopać. Zaczynamy od góry. Jakiś uchwyt taki miedziany, zapewne jakaś rączka przykręcana do czegoś, czubeczki ołowiane, dwa kawałeczki pierścieni wiodących od szrapnela, kuleczki ołowiane oczywiście od szrapneli, łuseczki karabinowe, tym razem przewaga akurat była mauserków i to są łuski niemieckie z okresu raczej II wojny światowej. Co tam dalej? Jakiś drucik taki miedziany. Te dwie starsze monetki wyglądają mi na grosze poniatowskiego, ale stan jest ich bardzo słaby. Guziczki 3 wyszły, w tym 2 dosyć fajne. Carski pułkowy z 25.
i nie wiem, czy tu jest kropeczka, czy nie, jakaś taka bardzo, bardzo mało widoczna. Opis tego guziczka wstawię pod filmem oczywiście. Carski guziczek z okresu I wojny światowej, również artyleria. Tutaj widzicie, ale stan tego guzika nie jest za super, ale tak czy tak artyleria to artyleria. Niemiecki groszek, proszę bardzo. Wszystkie guziczki, te trzy, posiadają uszka. I jeszcze na sam koniec dwie monetki z drugiej RP. Pięciogroszówki, 23 rocznik i 25 oraz półkrajcara. Kolejny wypad z Xterką Pro, bardzo udany, sporo fantów, w tym kilka takich fajniejszych, czyli mówię o tych trzech guziczkach i monetka z drugiej RP, pozostałe monety troszeczkę słabsze. Jak widzieliście, działeczka nie za duża, ale dająca spore efekty. Kolejny wypad z Xterką już za tydzień, będę chodził po sąsiednich działeczkach, możliwe, że po łoneczkach i zobaczymy, co tam troszeczkę niżej tego terenu będzie wychodziło. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was, cześć!